We Wrocławiu poruszane były takie tematy jak strategia rozgrywek na dwa najbliższe sezony, rozwój Play Areny, a także wybór miast organizatorów turniejów ćwierćfinałowych i półfinałowych. Głównym tematem była strategia na kolejne lata funkcjonowania całych rozgrywek, zarówno rozgrywek, jak i Federacji Piłki Nożnej Sześcioosobowej. Na pewno było to dla nas bardzo miłe, ponieważ cały ogólnopolski projekt ma się wzorować na tym, co zrobiliśmy w Lubinie. Wszyscy chcą, żeby po prostu wszystkie ligi w całej Polsce funkcjonowały tak jak nasza w Lubinie. We Wrocławiu przebywali m.in. Adam Michalik, Bartosz Sawicki i Piotr Fortuna.